Hans Christian Andersen Przekład Cecylii Niewiadomskiej. Krzesiwo Mając tornister na plecach, szable u boku, maszerował drogą pewien dzielny żołnierz, raz dwa, raz dwa, wracał bowiem z wojny i szedł do domu. Na gościńcu spotkał starą czarownicę, która była tak obrzydliwa, że strach. Dolna warga zwieszała jej się aż na brodę. Dzień dobry, żołnierzu, rzekła. Jaką śliczną masz szablę, jaki duży tornister, wyglądasz jak prawdziwy żołnierz. Będziesz miał tyle pieniędzy, ile tylko zechcesz. Dziękuję ci, stara czarownico, odpowiedział żołnierz. Widzisz to wielkie drzewo? Rzekła znów czarownica, wskazując drzewo przy drodze. Jest ono w środku całkiem puste. Wdrap się na czubek. Jest tam duża dziura. Przez nią możesz dostać się na samo dno drzewa. Przewiąże cię sznurkiem w pasie i jak zawołasz, na wierzch wyciągnąć będę cię mogła. Ale po co mi to wszystko? Zapytał żołnierz. Zdobę... Nie ten głos. Zdobędziesz pieniądze i będziesz bogaty, odrzekła czarownica. Bo trzeba wiedzieć, że z chwilą, gdy staniesz na dole. Nie, może inaczej. No bo trzeba wiedzieć, że z chwilą, gdy staniesz na dole, znajdziesz się w ogromnej sali. Nie, no bez jaj. Bo trzeba wiedzieć, że z chwilą, gdy znajdziesz się w ogromnej sali, jasno tam jak w biały cień, bo setki lamp się palą, zobaczysz troje drzwi. Możesz je wszystkie otworzyć, bo w każdym zamku tkwi klucz. Jeśli wejdziesz do pierwszej komory, znajdziesz na środku ogromną skrzynię. A na tej skrzyni, psa! Z oczami jak talerze. Ale nie troszcz się o niego. Kurde, no nie wiem, jaki głos czarownicy mogę dać. Ale nie troszcz się o niego. <śm> hmm. Ale nie troszcz się o niego. No. Dam ci mój niebieski fartuch. Możesz go rozłożyć na podłodze. Potem podejdziesz prędko, złapiesz psa i posadzisz go na fartuchu. Następnie otworzysz skrzynię i weźmiesz sobie tyle pieniędzy, ile tylko Ci się spodoba. Tam są same miedziaki. Jeśli zaś wolisz srebro, to wejdź do drugiej komory. Tam siedzi pies z oczami jak młyńskie koła. <noise> Tam siedzi pies, oczami jak muńskie koła, ale nie przejmuj się. Posać go na fartuchu i nabierz sobie pieniędzy. A jeżeli chciałbyś złota, to i złoto możesz zdobyć. Musisz wtedy wejść do trzeciej komory. Ale tam na skrzyni siedzi pies, oczami jak wieże, żebyś ty wiedział, jaki to zły pies. Lecz nie dbaj o niego. Posać go tylko na fartuchu, a nic ci nie zrobi. Potem weź sobie tyle złota ze skrzyni, ile tylko zapragniesz. To mi się podoba, zawołał żołnierz. Ale gadaj mi zaraz. Czego sama chcesz ode mnie, stara czarownico? Bo pewno za darmo mi tego nie powiedziałaś. Nic nie żądam, odparła czarownica. Ani szydinga z tego wszystkiego. Jedynie chcę, żebyśmy przeniósł stare krzesiwo, które babka moja zostawiła, kiedy ostatni raz tam była. No to dalej. Opasuj mnie sznurem, a żywo! Rzekł żołnierz. To jest dziwne. Już dziś jedyny, niepowtarzalny układ okresowy pierwiastków produkcji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. muito